To jest program W Narożniku. Michał Mędak, zapraszam. A gośćmi są dziś radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Paweł Celebański, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Dariusz Kaszuba, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na wstępie, w związku z tym, że rozpoczął się rok szkolny, o edukacji i kwestia słynnej, głośnej reorganizacji sieci szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obaj panowie byliście zaangażowani po części w te sprawę. Czy waszym zdaniem dziś, patrząc na to z perspektywy czasu, kiedy emocje już trochę opadły, to była słuszna decyzja wprowadzenie takiej reorganizacji? Panie redaktorze, szanowni państwo, na pewno decyzja podjęta przez pana prezydenta była decyzją, która wzbudziła szerokie kontrowersje społeczne. Na pewno była ona podjęta bez konsultacji społecznych, bo mamy tego wszyscy świadomość, że zostaliśmy my wszyscy, obywatele miasta, nauczyciele, rodzice dzieci, postawieni w obliczu decyzji praktycznie już podjętej. I tak naprawdę efekty tej decyzji były dość surowe i poważne, bo jak mamy wszyscy świadomość, zostały zlikwidowane szkoły gminne, zostały zlikwidowane trzy szkoły podstawowe numer 8, 11 i 12, jak również publiczne gimnazjum numer 2. Nie stało się to niestety chyba w dobrym czasie, aczkolwiek można to tłumaczyć niżem demograficznym, koniecznością oszczędności. Niemniej jednak nie były wzięte pod uwagę żadne inne alternatywy tego posunięcia tej decyzji. Wiadomo, że był bardzo szeroki oddźwięk społeczny, no bo jeżeli spojrzymy chociażby na... Pamiętamy słynne protesty, blokowanie ulic, jak również mnogość postów i odsłon tematów na forum internetowym, bo w samym przypadku bodajże szkoły podstawowej numer 11 było ponad 22 tysiące wejść na ten wątek. Więc świadczy to o ogromnym zainteresowaniu, jak również atmosfera spotkań z rodzicami, gdy komunikowano im wolę zamknięcia placówki, ta atmosfera nie była atmosferą przyjazną ani sympatyczną. Większość radnych jeszcze uczestniczyła w tych spotkaniach z rodzicami, gdzie były różnego rodzaju dramatyczne wręcz apele nie tylko zrozpaczonych rodziców, ale także i młodzieży, dzieci, które prosiły o pozostawienie placówki, o umożliwienie im ukończenia szkoły. No tak, patrząc dziś na tą sytuację, to była słuszna decyzja, czy wręcz przeciwnie? Ciężko oceniać dzisiaj. Mamy początek roku szkolnego i tak naprawdę jest to troszeczkę za wcześnie, by decydować o tym, czy ten krok był posunięciem ze wszech stron dobrym, czy też nie. Na pewno można było wstrzymać troszeczkę rozmiar tej redukcji. Niestety nie wzięto pod uwagę naszych, nie tylko naszych, także rodziców propozycji, chociażby o tym, żeby utworzyć kolejne zespoły szkół w Ostrowcu, a zredukować może nie wszystkie placówki z tych, które zostały zlikwidowane. Na pewno propozycją, którą pamiętam ze spotkań, chociażby z gimnazjum na ulicy Polnej, gimnazjum nr 2, była sugestia, by uczynić tam zespół gimnazjum nr 2 razem z publiczną szkołą podstawową nr 4, jak również była propozycja, aby dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 przepisać niejako do szkoły podstawowej nr 11 na ulicy Fosza i utrzymać te placówki z większym obłożeniem uczniowskim, czyli w zasadzie z tym, o co by chodziło. Czyli utrzymanie subwencji, utrzymanie budynków, utrzymanie miejsc pracy dla nie tylko nauczycieli, ale także pracowników obsługi i administracji. Można było to zrobić w ten sposób. Decyzje, które zostały podjęte, były decyzjami dość daleko idącymi, a jak się to przełoży na wyniki obecne, ciężko przypuszczać. I druga strona? Ja bym tutaj powiedział, słuchając kolegi, skupiłbym się właśnie tutaj na rozmiarze tej reorganizacji sieci szkół, ponieważ tak naprawdę no, rzeczywiście skala likwidacji tych trzech szkół podstawowych i gimnazjum no, była duża, prawda? To niezadowolenie społeczne tych środowisk, rodziców, było i do tej pory chyba, wydaje mi się, jest zauważalne tutaj w naszym mieście. Myślę, że dałoby się to rzeczywiście rozłożyć w czasie i tak jak tutaj kolega wspomniał, spróbować jakoś inaczej podejść do tematu. Tak sobie założył prezydent, rzeczywiście wyszedł z taką propozycją, mając już, że tak powiem, pełną świadomość tego, że to, co sobie założył, to osiągnie. Także wydaje mi się, jeżeli chodzi o skutki, powiem szczerze, że też jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić,
Jeszcze cały czas gdzieś trwają przymiarki dotyczące tego, jak nauczycieli zagospodarować, jak będzie ostatecznie wyglądać ta siatka godzin. Także myślę, że tutaj trzeba troszeczkę poczekać, żeby te skutki i te efekty można było dostrzec. A z drugiej strony byliśmy jednak przekonywani, że to jest jedyna możliwa opcja, żeby zrobić to właśnie teraz, kiedy nakładają się na siebie dwa roczniki w klasach pierwszych. To znaczy, ja powiem tak, no tutaj no, niestety niż demograficzny jest sprawą niepodważalną, prawda, i zmniejszająca się ilość uczniów zarówno w szkołach podstawowych, jak też w gimnazjach postępuje z roku na rok, prawda. W tym roku po raz pierwszy sześciolatki poszły do szkoły podstawowej, więc była to możliwość rzeczywiście tutaj w jakikolwiek sposób to zneutralizować. Natomiast no, przyszły rok, kolejny rok zapowiada się już z prognoz jeszcze gorzej niż ten rok. Jak będzie rzeczywiście, no, to czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Jednym z głównych argumentów forsowanych przez władze miasta w tamtym czasie była kwestia nauczycieli, że ci pozostający w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy dzięki tym zmianom będą mogli podjąć pracę, gdyż część nauczycieli po prostu skorzysta z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, że tak się wyrażę. To się jednak nie zadziało, bo tak naprawdę ten słynny artykuł 20 otrzymało 33 nauczycieli, z czego 28, jak podaje Urząd Miasta, tylko i wyłącznie zdecydowało się na te preferencyjne warunki odejścia z pracy. Czy to nie jest tak, że to jest najsłabszy element tej całej reorganizacji? No być może tak. Założenie było takie, że rzeczywiście nauczyciele będą, no można powiedzieć, masowo korzystać z tego, prawda? Natomiast tutaj, no w dzisiejszych czasach jednak fakt pracy zawodowej, tak, i powiedzmy tej czynności zawodowej jest dla wielu osób zdecydowanie ważniejszy niż przejście na emeryturę i nawet dostanie jakiejś tam, nazwijmy to, dobrej i lukratywnej odprawy, prawda, i tego, co mu się należy. Także tutaj, no myślę, że jakaś to było założenie i prognoza błędna ze strony pana prezydenta, co rzeczywiście się stało rzeczywistością, prawda. Bo nadal jednak nauczyciele w rejestrach bezrobotnych pozostają, prawda? Tak, oczywiście, to jest zjawisko nieubłagane w obliczu niżu demograficznego. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że dane, które my otrzymaliśmy, chociażby najjutrzejszą z Komisji Edukacji, świadczą o tym, że nie są to wskaźniki stałe. Jest w tych materiałach powiedziane, że chociażby na koniec roku szkolnego brakowało 77 etatów nauczycielskich. Do tego podawane są dane 30 etatów według stanu na 1 czerwca, 30 etatów administracji i obsługi, których brakuje. Więc na pewno świadczy to o tym, że nie dla wszystkich nauczycieli z placówek rozwiązanych praca się znalazła i nie taka skala, jak kolega wspomniał, osób, nie taka ilość osób odeszła na świadczenia kompensacyjne. I z tego też powodu mamy taką, a nie inną sytuację. No, dodać tutaj należy jeszcze jeden istotny czynnik, że w chwili obecnej wielu nauczycieli z placówek rozwiązywanych znalazło pracę nie w jednej placówce. Ponadto nie wypełniają w części etatu swojego zgodnego z wykształceniem, na przykład mogą też być nauczycielami tak zwanymi wspomagającymi w klasach integracyjnych. Jest pytanie, co stanie się z nimi za rok, kiedy okaże się, że uczniów jest jeszcze mniej, bo te wskaźniki wtedy będą jeszcze gorsze, jeszcze niższe. Trochę odbiegając od tego tematu, na pewno bardzo ważną kwestią jest to, że dziś mamy sześciolatki w szkołach, które obowiązkowo już w tych ławach szkolnych zasiadają, prawda? I dziś pojawia się kwestia referendum. Prezydent Andrzej Duda chce nam takie referendum, proponuje nam takie referendum. Czy to nie jest trochę za późno, bo przepisy już obowiązują, a dziś mamy podejmować decyzję, czy rzeczywiście słusznie? Czy ja powiem tak, wydaje mi się tutaj decyzja pana prezydenta dotycząca tego pytania odnośnie tego, czy sześciolatki mają pójść do szkoły, w świetle tego rzeczywiście, co pan redaktor wspomniał, że stało się to już faktem,
No, nie będę tutaj nazywał tego, że to jest decyzja polityczna, aczkolwiek przywołam tutaj wypowiedź poniedziałkową byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Andrzeja Zolla, który powiedział, że tak naprawdę no, referendum w założeniu powinno dotyczyć tych spraw kluczowych dla naszego kraju, prawda, i tego, co jest związane z naszym krajem. Natomiast no, sprawa pójścia sześciolatków do szkoły, nie wiem, czy jest kluczowym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem Polski. No, ciężko to zgodzić się z tą wypowiedzią kolegi, ale wydaje mi się, że pierwszy ruch wykonany przez rząd związany z podjęciem decyzji o sześciolatkach był ruchem złym. Według wielu specjalistów, także związków zawodowych, reformę oświatową powinno się zacząć nie od sześciolatków, ale od przedszkola. I gdyby tak naprawdę wprowadzono obowiązek przedszkolny, przynajmniej dwuletni, dzieci, które by szły do pierwszej klasy jako sześciolatki, miałyby mniejszy stres i większe przygotowanie, większy zasób wiedzy. Ja tutaj pomijam kwestię przygotowania nauczycieli i całej infrastruktury szkolnej, bo tak naprawdę trzeba mieć tego świadomość również, że wiele placówek nie jest przygotowanych do przyjęcia sześciolatków w sposób idealny. Na pewno w jakiś sposób są przygotowane, ale to jest kwestia prozaiczna od kwestii wyposażenia toalet począwszy, a skończywszy na wysokości ławeczek i odpowiednich przyborów szkolnych. Niektórzy specjaliści twierdzą, że dzieci sześcioletnie nie są mentalnie przygotowane do podjęcia obowiązków w szkole, bo tak naprawdę ich praca w szkole powinna polegać głównie na zabawie, a nie wdrażaniu do obowiązków. Jest to zupełnie przeciwstawne podejście do tego, co oferuje przedszkole. Tam jest większy nacisk jednak kładziony na zabawę, chociaż edukacja jest również realizowana. I należy pamiętać o tym, że rodzice dali temu wyraz, bo przecież zebrano prawie 1 000 000 podpisów rodziców zdesperowanych decyzją rządu, którzy byli przeciwni tej decyzji. Co się z tymi podpisami stało? No wiadomo, że zostały potocznie mówiąc wyrzucone do kosza. I pamiętać jednak tutaj należy, że dziecko to jest nie kapitał, tylko inwestycja. I inwestowanie w dzieci powinno odbywać się nie za pomocą naśladownictwa wzorów europejskich, gdzie sześciolatki funkcjonują w systemie szkolnym wielu krajów zachodnich i nie tylko, ale powinno być to poprzedzone reformą także dotyczącą przedszkoli. Bo warto pamiętać o tym, że kiedy po raz pierwszy wdrożono niejako pilotażowo ten program w zeszłym roku, no to w 2004 roku 1 września poszło do szkół 193 tysiące sześciolatków, z czego znacząca większość, bo 170 tysięcy to były dzieci urodzone w pierwszej połowie roku 2008, czyli praktycznie do końca czerwca, i te dzieci musiały niejako pójść do szkoły w wieku lat 6, zaś z tej drugiej połowy rocznika urodzenia 2008 tylko 23 tysiące poszło. Ja również postąpiłem tak w przypadku swojego dziecka. I ono dzięki temu zaczęło szkołę w tym roku jako 7-latek. Wiadomo, że jest niesamowity boom na to, aby odraczać dzieci od obowiązku szkolnego. Wiadomo, że przychodnie psychologiczno-pedagogiczne są zarzucane prośbami, podaniami rodziców o to, aby odroczyć obowiązek szkolny, ze względu na to, że rodzice nie czują, że ich 6-latek jest zdolny do tego, aby naukę w szkole podjąć, że można dziecku jeszcze o ten rok wydłużyć czas rozpoczęcia nauki. Z drugiej jednak strony, cała Europa zjednoczona posyła dzieci wcześniej do szkoły, prawda? My też decydowaliśmy kiedyś, że będziemy respektować te warunki stowarzyszeniowe. Tak, oczywiście, i następstwem tego jest sytuacja, którą obecnie mamy, ale to, co decydują rodzice, powinno być prawem jednak też zauważalnym i branym pod uwagę, bo ich zdanie w przypadku ich własnych dzieci powinno jednak być zauważane i doceniane. Więc jeżeli rodzic decyduje o odroczeniu, to takie prawo powinien mieć, nie powinien być to obowiązek. A kwestia naśladownictwa, no cóż, no czy we wszystkich decyzjach naśladujących inne decyzje robimy dobrze? Znaczy pytanie, na ile też mamy tutaj swobodę, prawda? Dokładnie. Swoboda postępowania była na pewno w roku poprzednim, kiedy był ten program wprowadzony po raz pierwszy, wtedy, kiedy te liczby, które podałem, świadczyły o tym, że rodzice, kiedy nie ma obowiązku, nie decydują się wcale na wysłanie dzieci do szkoły w wieku lat 6. Sytuacja obecnie się zmieniła. No i dochodzi do wydarzeń, które no nie mają miejsca w naszym mieście, fakt, ze względu chociażby na Nisz, ale duże miasta, chociażby warszawska dzielnica Białołęka, pęka w szwach. 16 klas dla sześciolatków.
system dwuzmianowy. Czy to jest coś, czego rodzice oczekują od systemu edukacji powszechnej? Chyba nie. Więc te liczby mówią same za siebie. U nas tego wyżu nie ma, ale sytuacja pokazuje, że w niektórych miastach jest ciasno w klasach dla sześciolatków, a tak być nie powinno. I wróćmy właśnie już na lokalne podwórko, bo niż demograficzny, wiadomo, dzieci mamy mniej, prawda? Natomiast pojawia się obecnie taka możliwość wyboru, co jest oczywiście bardzo dobre, tylko ciekawe, czy to jest dobre w warunkach ostrowieckich, pewnie czas pokaże. Możemy decydować, czy poślemy dziecko do szkoły niepublicznej, do szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową, czy też do szkoły publicznej. I pytanie, czy to jest dobre, że mamy taką możliwość, czy też niestety spowoduje to rozdrobnienie na rynku szkolnym Ostrowca Świętokrzyskiego i żadna z organizacji prowadzących szkoły nie będzie zadowolona. No ja powiem tak, jeżeli chodzi o sieć szkół publicznych i niepublicznych i funkcjonowania ich obok siebie, myślę, że z punktu widzenia wyboru przez rodziców, gdzie posłać takie dziecko do szkoły, po oczywiście... To jest na pewno bardzo dobre. To jest bardzo dobre, oczywiście. No wiadomo, że szkoły publiczne, placówki oświatowe publiczne robią wszystko, żeby jak najmniej, powiedzmy, tych placówek niepublicznych było w danej gminie, na terenie danego miasta, czy też danej gminy, prawda? Natomiast ja jako przykład podam tutaj jedną ze szkół niepublicznych, nie będę wymieniał tutaj nazwy tej szkoły, która funkcjonuje na osiedlu, na którym mieszkam. Szkoła sobie radzi bardzo dobrze, z każdym rokiem przybywa uczniów. Jak widać, efekty kształcenia i poziom kształcenia w tej szkole jest bardzo wysoki i z każdym rokiem on wzrasta, co pokazują zresztą wyniki zdawalności egzaminów końcowych, sprawdzających, i zainteresowanie tą placówką niepubliczną z każdym rokiem, nie tylko wśród mieszkańców Ostrowca, gminy Ostrowiec, ale też wśród gmin ościennych rośnie. Także... I teraz mamy z kolei taką sytuację, że gmina przeprowadza reorganizację sieci szkół, oddając, bo nie ma chyba innej możliwości, zgodzicie się panowie, subwencje organizacjom pozarządowym. I rodzice znów są w dylemacie, czy zostawić dziecko w szkole prowadzonej przez organizację pozarządową, bo bliżej i być może wygodniej, czy też posłać dziecko do szkoły publicznej, co byłoby z kolei korzystne dla gminy, prawda? Znaczy ja powiem tak, wiadomo, że jeżeli powstaje placówka prowadzona przez oświatową, przez organizację pozarządową, czy to będzie fundacja, czy stowarzyszenie, zawsze obawy rodzica odnośnie tego, jak będzie w tej szkole dziecko jego nauczane, kształcone, zawsze będą, prawda? I dopiero taka szkoła musi sobie wyrobić odpowiednią markę, tak? Szkoły publiczne, które już funkcjonują od lat na terenie gminy, gdzieś już mają, każda z tych placówek ma swoją etykietę, tak? Że tutaj lepiej uczą tego, tutaj lepiej uczą tego. Chociaż no, z reguły jest tak, że powinny wszystkie placówki ten swój standard i poziom kształcenia podnosić, prawda? Także jest ta obawa związana z jakąś taką niepewnością, z nowością, że jest to nowa placówka, prawda? Nauczyciele, jeżeli rzeczywiście są to, nazwijmy to, znane nazwiska wśród nauczycieli, no to tak, a jeżeli są to osoby nowe, to one muszą zapracować jednak na to, żeby no, ta placówka za ileś tam lat przyciągała do siebie uczniów. Dajmy na to, że jeżeli już oddajemy szkołę pod zarząd stowarzyszenia i to stowarzyszenie rzeczywiście pracuje mocno, wykazuje się bardzo dobrze, to może zabierać tych uczniów szkołom publicznym. Tak oczywiście się dzieje, ale miejmy świadomość tego, że przekazywanie również szkół stowarzyszeniom za przysłowiową złotówkę, jak to pan prezydent na spotkaniach wielokrotnie mówił, nie jest do końca dobre dla gminy, bo nie tylko oddajemy budynek, który stanowi własność gminy i w którym można prowadzić różnego rodzaju inną działalność, która przyniesie dochód gminie, ale również oddajemy dotację, tą subwencję właśnie, o której wspomniano. Ta subwencja w chwili obecnej wynosi 5258 zł na ucznia. Oczywiście jest to kwota zupełnie większa w przypadku ucznia z jakimś orzeczeniem, z deficytem, prawda? Przy czym to chyba jeszcze jest tak, że jeżeli znajdzie się organizacja, która wystąpi do gminy o prowadzenie takiej szkoły, gmina
nie może odpowiedzieć negatywnie. Tak, oczywiście, tylko zastanówmy się, czy ten kierunek jest dobry, bo zamykanie szkół gminy i przekazywanie w ręce prywatne, no cóż, i oddawanie tym samym subwencji, która jest no, dość istotnym czynnikiem utrzymania szkoły, no czy to jest dobre rozwiązanie do końca, bo tak naprawdę miejmy świadomość, że rzeczywiście na chwilę obecną w naszym mieście działa już ponad 10 placówek niepublicznych, przedszkoli, gimnazjów, szkół podstawowych i zaczynają działalność 3 nowe i świadczy to o tym, że ten rynek się rozwija, ale tak jak wspomniał kolega radny, no każda szkoła nowa musi zapracować na swoją markę, a więc nauczyciele niezatrudnieni według przepisów karty nauczyciela mają zupełnie inne pensum i jak związki zgodnie potwierdzają, mają zupełnie inne warunki płacy, a jednocześnie możliwości pracy, bo albo są to nauczyciele nowi z małym doświadczeniem, a jednak doświadczenie jest w tym zawodzie bardzo potrzebne, albo są to nauczyciele, którzy mogą pracować na wiele większym pensum, a otrzymują taką samą płacę. Troszeczkę to dziwne, ponieważ oni powinni otrzymać takie same pieniążki jak nauczyciele w szkołach publicznych, ponieważ za tę samą pracę powinna być taka sama płaca. Z tym jest różnie, bo szkoły stowarzyszeniowe czy też prywatne działają zupełnie na innych zasadach, nie opierają się o karty nauczyciela, a również nie ma tam wtedy przełożenia co do ilości godzin pracy nauczyciela. Więc możliwe stać się to może, że nauczyciel ma więcej godzin niż w szkole publicznej do zrealizowania, a wówczas jego efektywność spada. I o tym trzeba również pamiętać. Z kolei no, pamięć o tym, że szkoły niepubliczne pojawiają się, to fakt, to jest konkurencja, jest to normalne zjawisko. Z tym, że pamiętajmy, że cały czas mogą zdarzyć się miejscowości, chociażby małe, gdzie tego wyboru nie ma wcale. Jest jedna, jedyna szkoła i czy ona jest albo publiczna, albo niepubliczna, rodzice tego wyboru nie mają, bo nikt nie podejmie wówczas trudu do wożenia dziecka kilkanaście czy więcej kilometrów codziennie, dwa razy, do innej szkoły, która akurat będzie bardziej odpowiadała. Tylko wiadomo, w takim wypadku ta szkoła nie będzie miała problemu z zapełnieniem klas, prawda? I tak, nauczyciele oczywiście też będą mogli być nawet w szkole prowadzonej w ramach stowarzyszenia w miarę zadowoleni z poborów, jakie otrzymują. Tak, oczywiście to jest zjawisko możliwe, z tym, że pamiętajmy o tym, że karta nauczyciela nakłada pewnie, daje nie tylko przywileje, ale również obowiązki realizacji procesu nauczania i te obowiązki dają szansę osiągnięcia większych efektów. I padło tu jeszcze stwierdzenie pana redaktora o tym, że rzeczywiście szkoły niepubliczne czy prywatne mogą podbierać niejako uczniów szkołom publicznym. Owszem, jest to zjawisko zauważalne, ale nie dalej, jak dzisiaj miałem przykład, kiedy zgłosiły się do mojej grupy uczennice, które przeszły do szkoły publicznej ze szkoły niepublicznej z prośbą o przyjęcie do grupy zaawansowanej z języka angielskiego. A więc takie przypadki w drugą stronę również mają miejsce. Myślę, że jakość nauczania w szkołach pozostawimy na inną rozmowę. Do tego się nie odnoszę. Panowie, też już padło dzisiaj podczas naszej rozmowy kwestia przyszłego roku, lat następnych, gdzie rzeczywiście fala opadnie, uczniów będzie mniej. I co wtedy? No cóż, no to już wiadomo, że trzeba się do tego przygotowywać już dzisiaj. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten nisz demograficzny cały czas funkcjonuje. Czy będzie jakiś zwrot? Trudno jest to określić na dzień dzisiejszy. Natomiast no będzie to na pewno odbije się przede wszystkim no, na tej grupie zawodowej, którą są nauczyciele, prawda? Tutaj wydaje mi się, że ich w jakikolwiek sposób zagospodarowanie, no nie wiem, tutaj ze strony powiedzmy gminy, no też ruchów zbyt dużych nie ma, prawda? To co widzieliśmy w minionym roku, czy w bieżącym roku, kiedy została zaproponowana reorganizacja tych sieci szkół, może dojść do kolejnej reorganizacji, prawda, czyli do kolejnego zawężania liczby zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów. No a także, tak jak tutaj kolega też wspomniał, ta rotacja między placówkami publicznymi a niepublicznymi może nabrać jakiegoś większego tempa. Także tutaj możemy mieć do czynienia właśnie z sytuacją, gdzie te placówki niepubliczne będą gdzieś tam wchłaniały uczniów, tych, którzy powinni na przykład skorzystać z oferty szkół placówek publicznych. Ta fala, jeszcze bo teraz rozmawiamy na poziomie szkół gminnych, prawda? Tak. Natomiast ta fala gdzie wyżej zmierza już w kierunku szkół ponadgimnazjalnych. To też jest niepokojące i to też prawdopodobnie niebawem będzie wymagało drastycznych ruchów ze strony władz powiatu. Demografia jest nieubłagana. Wiemy o tym doskonale, że Ostrowiec się wyludnia. To już nie te czasy, kiedy było to miasto prawie 80-tysięczne, bądź nawet niektóre prognozy podawały większą ilość.
mieszkańców. Wiadomo, że odpływ dzieci jest znaczny, z tym, że są też zjawiska, które potwierdzają, iż Ostrowiec może stać się miastem atrakcyjnym. Przybywają nowi uczniowie, przeprowadzają się rodziny i ciężko prognozować tak naprawdę, jak zmieni się ten niekorzystny układ demograficzny, bo niekorzystny on jest bez wątpienia. Prognozy są na pewno robione z roku na rok, na pewno one przyniosą pewne zmiany, ale tak jak kolega wspomniał, nie tylko będą zmiany, które rzutują negatywnie na grupę zawodową nauczycieli. Również będą to zmiany dotyczące niestety osób związanych z administracją i obsługą w szkołach. Te osoby również są zagrożone utratą pracy, a sytuacja na ostrowieckim rynku pracy wcale nie jest ciekawa i wiadomo, że osób bezrobotnych jest bardzo wiele, więc istnieje zagrożenie, że ten procent ilości osób niezatrudnionych jeszcze wzrośnie. Dziękuję bardzo panowie. W nie najlepszym chyba nastroju kończymy tą rozmowę, jeżeli chodzi o wizję dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To był program W Narożniku, a gośćmi Paweł Celebański i Dariusz Kaszuba, radni miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.